Przewoźnicy szykują się do dużych utrudnień dla pasażerów podczas przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Dotyczy to zarówno pociągów, jak i pojazdów komunikacji miejskiej. Z biletami kolei śląskich można już jeździć autobusami, a pasażer nie musi zwracać uwagi na to, do jakiego pociągu wsiada. Wzajemne honorowanie biletów ma ułatwić poruszanie się po Katowicach w czasie największych utrudnień. Łukasz Kądziołka. Choć przebudowa katowickiego węzła kolejowego zaczęła się z początkiem września, to pierwsze poważniejsze utrudnienia są odczuwalne od 9 września, kiedy na wiadukcie na ulicy Bagiennej pojawiło się zwężenie. Jednak nie tylko kierowcy będą odczuwać coraz większe zaawansowanie prac. Pasażerowie komunikacji miejskiej również powinni przygotować się na to, że spóźnienia staną się codziennością. Zwłaszcza autobusów, ponieważ w Katowicach mało jest miejsc z buspasami. Dla pasażerów, co jest istotne, to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o bilety komunikacji Transport GZM, one będą wydłużane, czyli wszędzie tam, gdzie zmienią się trasy obsługi autobusów albo jest konieczna przesiadka. Mieszkańcy na dotychczasowych zasadach będą mogli korzystać z biletów. W przypadku, gdy jakiś autobus będzie jeździć objazdami lub linia zostanie podzielona na dwie ze względu na zamknięty wiadukt, to pasażer dokończy swoją podróż bez konieczności kupowania kolejnego biletu na następne 20 czy 40 minut. Poza tym w czasie utrudnień będą ułatwienia na kolei. Niezależnie od tego, u jakiego przewoźnika pasażer kupił bilet, to może wsiąść do pociągu prawie byle jakiego. Na konkretnych odcinkach łączących Katowice z Mysłowicami, Sosnowcem, Tychami i Gliwicami oznacza to mniej więcej tyle, że w dowolnym momencie, korzystając z biletu czy ZTM-u, czy Kolei Śląskich, czy PKP Intercity, można zmieniać środki transportu. Dotyczy to prawie każdego pociągu Intercity, ponieważ wyjątkiem jest Pendolino. Podróżować na bilecie innego przewoźnika można wyłącznie drugą klasą. Poza tym wspólne honorowanie dotyczy także pociągów Polregio i przesiadki z kolei na komunikację miejską. W Sosnowcu czy w Mysłowicach, bo większość tak się nie dojedzie do Katowic, tylko tam zakończy swój bieg, będzie można na bilecie kolejowym podróżować w sieci Transport GZM. Być może pasażerów przybędzie, ponieważ ruch w Katowicach ma być coraz bardziej utrudniony. Kolejnym wiaduktem do zamknięcia jest ten nad ulicą Graniczną. To już za tydzień, 25 września. Z kolei 7 października zostanie zamknięta ulica Mikołowska.